Moi drodzy, jestem w miejscowości Powsin. Od razu wszystkim proponuję tę miejscowość jako atrakcyjne miejsce na wypoczynek weekendowy. Dużo zieleni, piękne lasy, na dole parking dla aut. Obszerny, jest się gdzie zatrzymać, gdzie zaparkować, nie ma problemu. Spacery, przestrzenie, no naprawdę super. Odpoczynek weekendowy dla rodziny, no i dla zakochanych par. Dla skłóconych też, bo tu się mogą godzić. Ja z każdej podróży, gdziekolwiek ruszam się w okolice Warszawy, nagrywam materiał. Myślę, że warto, tak jak ostatnio byłem w Konstancinie, dziś Powsin. Zobaczcie, na każdym miejscu ławeczki, czy tam dalej, wszędzie można usiąść, porozmyślać, kontemplować, rozmawiać. Przed chwilą byłem w takim fajnym barze na kawce i w sumie to jest dopiero początek sezonu, już jest ruch i już tutaj na dole widziałem tyle aut, gdzieś tam dalej spacerują. Na tym niższym pułapie my jesteśmy tu wyżej. Wszystkie te okolice Warszawy, takie wypady weekendowe, bardzo mnie interesują i mają taki urok w sobie, który robi wrażenie, więc postanowiłem nakręcać, tam troszkę przekazać za pomocą wizji, jaką widzicie z kamery, że jednak warto takie miejsca przyjechać. No zobaczcie, teraz takie fajne przejście. O, i tam dalej znowu ławeczki. I może troszeczkę podejdę. O, jaki fajny rowerek z dzieckiem. Ryksza. Bardzo mi się to podoba. No, tu jest ładnie to wszystko zrobione. Coś w stylu ogrodów. Nawet już widzę kwiatki ładnie. O! I to nagramy. Zobaczcie. Zobaczcie. O! Jakie piękne. Mamy 2 maja, a zobaczcie jak cudownie. Masa miejsc właśnie takich, żeby odpocząć. Proszę. Bardzo wygodne te ławy. Takie prawie półleżące. Fajne leżaki. Ja na to mówię leżaki. Wszędzie. I tu jest bardzo ładnie. Tutaj nagramy to miejsce. I tam właśnie jest ten bar, w którym byliśmy. No nie będę po całym terenie chodził, ale tutaj już widzę kolejne fajne przejście.
chociaż troszeczkę, chociaż kawałeczek, chociaż chwilkę pobytu dla Was, abyście mieli takie wstępne rozeznanie. Ci, co byli, to wiedzą, znają to miejsce. Ci, którzy będą oglądali i byli tu, poznają. A ci, którzy nie byli, to zapraszam. Naprawdę cudownie. Ja już tutaj chodzę od dłuższego czasu, spaceruję i właściwie teren jest tak zróżnicowany, tak piękny, że szczerze mówiąc nie ma monotonii, nudy. I to tylko naprawdę malutki fragmencik. Za chwilę pójdę gdzieś dalej. Z uwagi na to, że nie chcę tego filmu jakby nad nim w programie pracować i sklejać go tam, łączyć, to nagram go w jednym kawałku i wrzucę Wam to na YouTube'a. Poglądacie, popatrzycie, gdzie ten poeta Robert zawsze się wypuszcza. Gdzie on tam przebywa, nie? Zamiast spać w domu, tak jak inni, leniuchować, no to on, kurde, gdzieś tam do Powsina pojechał teraz. O, z tej perspektywy nagramy też. Proszę, proszę, proszę. Może pojechać do tego amfiteatru. Zauważyłem, że jest jeszcze taki. O, wszędzie takie tam stoliczki parasolowe. Podejdziemy jeszcze tam. Wiecie, kamera trochę drży, bo ścięgno zerwałem na siłowni i utykam na nogę. A teraz drugą ręką stabilizujemy. Piękne brzozy, w ogóle takie brzozowe lasy, cudownie. No i jeszcze do tego mamy tutaj, o, takie stoliczki między tymi brzozami, patrzcie. No i nawet jest taka siłownia, plac ćwiczeń na wolnym powietrzu, między tymi brzozami tutaj. Może zaraz potrenuję. Trzeba korzystać z każdej chwili, chociaż ta noga dzisiaj boli, to raczej nie. Ścięgno chyba zerwane albo nadwyrężone. Super. Kocham brzozy. Właśnie wskazane jest przytulanie się do brzóz. Ładują energetycznie. Często, jak byliśmy młodsi z kolegami, ktoś nam powiedział o takiej technice, że trzeba właśnie przytulać brzozę. Przytulać się do drzew. Do brzozy. Przede wszystkim do brzozy. Może do innych też. Obejmować drzewo. I ono oddaje pozytywną energię. A odbiera tą negatywną. Tu jakiś fajny sprzęt. Oj, tu jest no kamera. O. Tu również. Również, no i tutaj to miejsce nagram jeszcze. O, i tam są jakieś fajne schody prowadzące na wzniesienie. Zaraz zobaczę. Podejdę bliżej. Zaraz Wam pokażę, jakie to są fajne
leżanki, takie już nie leżaki, ale leżanki nawet wręcz, bym powiedział, z widokiem na ten amfiteatr. Patrzcie, a tutaj jest wejście dalej w głąb lasu. Zobaczcie, pięknie. Normalnie szok. Po wsinie jest cudownie. O. I nawet jest, są kierunkowskazy, takie kierunki wskazane, gdzie co jest, patrzcie. Tutaj pokażemy, o, basen i tutaj jakieś tam inne, i tak, o, macie, wszystko jest. Ktoś nie może trafić, to spojrzy tylko na znaki i się odnajduje. Teraz wam pokażę te leżanki. To jest tu przed nami, proszę. Proszę, tu są dwie. Tutaj kolejne dla trzech osób, ale powiedzmy, że na każdej zmieszczą się dwie osoby, to nawet dla sześciu. Teraz to nagram. Zobaczcie, jakie fajne. I z widokiem na amfiteatr. Proszę. I już mamy tutaj punkt, miejsce takie kulminacyjne. Na pewno odbywają się tu jakieś fajne imprezy. W tym miejscu po malutku zakończymy nagrywanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zobaczcie, ile siedzę. Normalnie mały stadion. Tam też auta parkują na dole. Wszędzie, gdzie tylko możliwe, można upchnąć samochodzik czy rowery. Jak ktoś przyjedzie rowerami, rowerkiem. Pięknie, super, ładnie to jest zrobione. I fajnie to nad tą kopułą, konary drzew. Pięknie. Akustyka zapewne dobra i powoli skończymy nasz filmik. Serdecznie wam dziękuję. Oglądajcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Takich filmów zapraszających do pięknych, urokliwych miejsc będzie powstawało coraz więcej. Serdecznie wam dziękuję i kłaniam się nisko. Robert Raplewski.